Portrety. W cyklu portrety zapraszamy do posłuchania audycji Anny Szwedowskiej poświęconej Annie Świszczyńskiej. Dzieło Anny Świrszczyńskiej wymaga szczególnego rodzaju uwagi. Nie takiego do jakiego przyzwyczaiły nas badania literackie, niechętne tropieniu biografii autorów, tak powszechne w wieku XIX. Rzecz polega na tym, że jej dzieło poetyckie ofiarowuje się jako spełniony los. Ale spełniony nie poprzez artyzm z życiorysem gdzieś w tle, ale jako jedność wierszy i osoby. Gwałtownej, namiętnej, dumnej, pokornej, grzesznej, współczującej, miłującej, szalonej Czesław, miłość. Myślę, że mało komu się zdarza. Taka rzecz, jak zdarzyła się Annie Świszczyńskiej, żeby już po jej śmierci inny poeta, urodzony dwa lata później, więc właściwie jej rówieśnik, wystawił jej tak wielki pomnik w słowach. Myślę tu o książce Czesława Miłosza, jakiegoż to gościa mieliśmy, który jest hołdem dla tej poetki, dla, dla tej poezji. Myślę, że udało mu się ująć całą jej różnorodność i niejednoznaczność. Niejednoznaczność, tak jakby żaden okres życia nie, nie, nie pasował do drugiego, żaden okres poetycki nie, nie pasował do drugiego, jakby ta poezja rozwijała się skokami, a nie linią ciągłą. Jak czytałam te przedwojenne wiersze Anny Świerczyńskiej, i potem czytałam powojenne, to nie ma tam. Żadnego śladu, że to pisała ta sama ręka, że to powstało spod pióra tego samego twórcy. I tak naprawdę to ta różnorodność, czy wieloznaczność, czy wielowymiarowość Anny Świszczyńskiej są dla mnie najbardziej uderzające. Tak, na pewno to była poetka o bardzo wielu nurtach swojej twórczości. Te nurty się przeplatały. Na ogół jednak było tak, że jeden nurt wypierał drugi. Ona się po prostu niezwykle często zmieniała. Może niezwykle często to złe słowo, ale jak już się zmieniała, to dość radykalnie. Intensywnie. Intensywnie i w tematach swojej poezji, i w technice tej poezji. Ona była osobowością cenioną niebywale przez bardzo różnych twórców. Nie wolno zapomnieć o tym, że pierwszym spośród znakomitych polskich krytyków, który jej twórczość docenił naprawdę, to był autor "Sandały", czyli ktoś o zupełnie innej proweniencji artystycznej niż Czesław Miłosz. O Czesławie Miłoszu to no już wiemy. Ale dla mnie na przykład niezwykłym odkryciem było, że kiedy Dokładnie sobie przeczytałem kiedyś, a teraz ponowiłem tę lekturę przed naszą audycją, taki pisany jeszcze przed wojną, potem podczas wojny, po wojnie trochę zmieniany, dramat poetycki pod tytułem Orfeusz, to nie mogłem nie zwrócić uwagi na to, jak wiele temu dramatowi, w swoich z kolei dramatach poetyckich, zawdzięczał Zbigniew Herbert. Jego dwa dramaty, Jaskinia Filozofów i Rekonstrukcja Poety, są bardzo wyraźnie pod wpływem tego dramatu. I to się wszystko zgadza, bo z kolei w jednym ze swoich takich rozproszonych tekstów, zebranych potem w tym ogromnym tomie esejów, pośmiertnie wydanym, Zbigniew Herbert zwierza się z ogromnego podziwu dla poezji Anny Świrszczyńskiej. Ale ta fascynacja świrszczyńską. Oczywiście zawsze była poprzez jej twórczość, jak to się dzieje z każdym znakomitym poetą, ale była to także przecież fascynacja bardzo specjalną osobowością, która się przez te wszystkie wiersze przebijała. Otóż myślę, że najważniejsze w niej było coś, w co polska poezja zwykle jest dość skąpa mianowicie Nieskrępowana entuzjastyczna ekspresja swojego ja. Wszystkie chwyty dozwolone. Chwytam się różnych rzeczy: śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów, czułości dziecka, wyjazdów, wierszy różowicza, snu, jabłek, porannej gimnastyki, rozmów o błogich własnościach witamin. Wystaw awangardowej sztuki, spacerów na kopiec kościuszki, polityki, muzyki Pendereckiego, żywiołowych katastrof w obcych krajach, rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności, plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali, nauki włoskiego języka, sympatii dla psów, kalendarza. Chwytam się wszystkiego, żeby się nie zapaść w przepaść. To jest rzecz bardzo dziwna, o której też Miłosz pisze, a ja to tylko swoimi słowami staram się ująć, że to za co najbardziej Świrszczyńską cenimy w jej późnej, najbardziej dojrzałej twórczości, czyli swoistego rodzaju asceza tej poezji, asceza formy jest zupełnie czymś innym niż taka asceza, do której Przyzwyczajili nas poeci tak różnorodni jak na przykład Anna Kamieńska czy Ryszard Krynicki. Bo te zwyczajne ascezy poetyckie zbliżają poezję ku biegunowi milczenia. Natomiast, kiedy ma się do czynienia z ascezą Anny Świrszczyńskiej, to wyraźnie widać, że zarówno w wierszach, w których pisze o kobietach, o ich przeżyciach erotycznych i egzystencjalnych, jak i wtedy, kiedy pisze o powstaniu warszawskim. To właściwie ta asceza służy podkreśleniu krzyku. Po to właściwie czyni się wiersz oszczędnym, wiersz właśnie ascetyczny, żeby tym głośniej zabrzmiał podskórny krzyk. Moje cierpienie. Moje cierpienie jest dla mnie pożyteczne. Daje mi prawo pisać o cierpieniu innych. Moje cierpienie to ołówek, którym piszę. Dowiedziała się. W niedzielę po południu, gdy pomyła wreszcie garnki, usiadła przed lusterkiem i dowiedziała się, w niedzielę po południu, że ukradziono jej życie już dawno. Ta poetka tak niebywale w swojej zwięzłej ekspresji nowoczesna jest zarazem w jakiś przedziwny sposób w swojej osobowości i w filozofii, która z tej osobowości wynika, anachroniczna. O tym też w jakimś sensie w którymś momencie miłość napomyka. Chodzi mianowicie o to, że naczelnym problemem, z którym ona przez całe życie nie potrafiła sobie poetycko poradzić i który był takim jej wewnętrznym rozdarciem, był rozłam duszy i ciała. Jest zawsze w jej wierszach coś nieuchwytnie duchowego i coś takiego przyziemnie cielesnego, co wchodzi z sobą w konflikt. I ta poetka, o której bardzo słusznie mówiono, że bywa poetką biologii, poetką ciała, zarazem w przedziwny sposób to ciało nie tyle deprecjonuje, co jakby pokazuje jego niższość wobec tego, co duchowe. To oczywiście bierze się z pewnego typu intelektualnego i duchowego wychowania, które ona za młodu odebrała. Pięknie przecież pisze i w swoich wierszach. I w takim pięknym, słusznie niezwykle cenionym przez Miłosza mikroeseju autointerpretacyjnym, pisze o swoim ojcu, malarzu namiętnie oddanym wyłącznie sztuce. I co jest w postawie tego ojca w wierszach zawsze podkreślane: że być może ta jego malarska twórczość nie sprostała jego ambicjom. Że być może była w czymś nienowoczesna. Choć on był, jak można sądzić po jej wypowiedziach, malarzem, który łączył to, co niezwykle tradycjonalistyczne, z tym, co również awangardowe. Ważna była ta jego absolutnie bezkompromisowa artystyczna droga przez życie, w której sztuka była czymś w rodzaju absolutu. Jeśli ktoś wychowuje się pod wpływem takiej właśnie osobowości ojca, to taka wizja czegoś absolutnie duchowego, co musi się przedzierać przez świat materii, przez świat cielesny, pozostaje już do końca życia. To, co mnie najbardziej uderza w tych wierszach świrszczyńskiej, to właśnie ten rozłam między matką a ojcem, i między kobiecością a męskością. Jeżeli się o niej mówi, że z protoplastką całego ruchu feministycznego zjawiska feminizmu i feministki powinny ją nosić na sztandarze. Ona ciągle i słusznie jest uważana za taką poetkę, która nie tylko jest w Polsce prekursorką nurtu feministycznego w poezji, w literaturze, ale jej rozpoznania, jej bunt. Przeciwko krzywdzie, po prostu kobiecej krzywdzie przez stulecia, jest ciągle i nieprześcigniony w gruncie rzeczy, i aktualny. Włosy na poduszce przy mnie śpi moje dziecko, przytulam się do niego ono mnie ocali. Słabszy niż jasny włos wijący się na ciepłej od snu poduszce. Pierwsze spojrzenie. Po raz pierwszy spojrzałam na swoje dziecko z nienawiścią. Wiedziałam, że odbierze mi wolność, że będę musiała je kochać więcej niż siebie, więcej niż jakiegokolwiek mężczyznę, więcej niż... Cel swego życia. Sen. Dziś w nocy tuliłem do siebie moją zmarłą matkę. Tańczyłyśmy na lekkiej trawie. Lekkie słońce jej tkliwości roztapiało moje ciało, jak mgłę. Dwa nasze ciała dwie mgły. Przenikały się błogo, jak przed narodzeniem. Teraz przydałoby się już, może powiedzieć coś bardziej konkretnego o jej twórczości. Najpierw troszkę o tej twórczości przedwojennej. Co Miłość nazywa kaligrafią, tak? Miłość to nazywa kaligrafią, ale bardziej mnie zaciekawiło to, że jak najsłuszniej w pewnym momencie zwraca uwagę na to, że jest to poezja która odpowiada pewnemu zarzuconemu nurtowi poezji skamandryckiej. Chodziło o taki nurt bardziej zbliżony do surrealizmu. Jest mój ukochany wiersz, którego miłość nie wybrał do obszernego wyboru poezji świrszczyńskiej pod swoją redakcją, pod tytułem Kołysanka egzotyczna, gdzie Czytamy, w porę dżystą wstają z lasów narody kazirodcze, bajecznie senne. To jest ten ton, ten ton takiej wizyjno-surrealistycznej, ale też i z lekka stylizowanej poezji. I należy go sobie bardzo cenić. Z tego samego okresu przedwojennego. Zbigniew Herbert niesłychanie cenił wiersz Południe, który jest taką stylizacją, jakby to powiedzieć, na coś pomiędzy średniowieczem a renesansem. Gustowała Świrszczyńska za młodu w takich stylizacjach, a mnie szczególnie ujmuje strofka w tym wierszu. Zielona ryba patrzy okiem sfryzowanej strugi. Wykluwają się w niebie esencjonalne papugi. Te esencjonalne papugi, które oddają taki rys twórczości średniowiecznej, w którym każdy byt jest zarazem ideą tego bytu, to jest też coś, co bardzo kochał w swojej poezji przecież Czesław Miłosz. Później jest jako najważniejsze osiągnięcie ten dramat poetycki, o którym już mówiłem, Orfeusz. Potrafi połączyć kolokwialność taką czysto realistyczną, współczesną scenerię, z mitem jak najbardziej antycznym i miesza jedno z drugim. Później to się stało już scenicznym banałem, ale pod piórem świrszczyńskiej było czymś naprawdę nowatorskim. I w tych kolokwialnych dialogach. W dramacie poświęconym wielkiemu mitowi pojawiają się takie, inaczej tego nie można nazwać, ziarna nieprawdopodobnie syntetycznych, przenikliwych metafor. Ja wybrałem sobie jedną jako próbkę. Orfeusz powiada pod koniec tego dramatu, za chwilę go rozszarpią Menady: Z nieba na ziemię spływa szaleństwo Dionizosa. Powietrze płonie od jego zapachu jak tkliwie płonie, jak sennie. To jak tkliwie płonie, jak sennie jest po prostu czystą poezją i to ośmielam się powiedzieć poezją w tym typie metafory, jaki później tak pięknie rozwijał w całej swojej liryce właśnie Zbigniew Herbert. Wojna zrobiła ze mnie innego człowieka. Wtedy też po raz pierwszy wdarło się do moich wierszy Moje własne życie i czas, który mnie otaczał. Miałam wielkie trudności z wyrażeniem przeżyć okupacyjnych. Historia żądała od pisarzy stworzenia nowego języka, języka na miarę treści. Do dziś poniewierają się u mnie po szafach niezliczone wersje poematów prozą, świadczące o bezsilnym zmaganiu się z tym tematem. Do publikacji wybrałam z tego wszystkiego tylko drobną część. Mam całą grubą teczkę wypełnioną nieudanymi próbami opisu jednej ulicznej egzekucji, której byłem świadkiem. Temat mnie przerósł. Dopiero teraz, po trzydziestu latach, Odważyłem się na napisanie zbioru wierszy o Powstaniu Warszawskim. Co się stało z tym wszystkim, o czym ty mówiłeś, że jest w jej poezji przedwojennej? Nie wiem. To jest bardzo Co potem? to jest bardzo trudna sprawa stwierdzenie w jaki sposób ona w swojej późnej poezji przetworzyła, bądź nie przetworzyła, kontynuowała albo nie kontynuowała te doświadczenia poprzednie. Nawet jeśli mało jest pogłosów. Tego po wojnie, może w takim tomie jej stylizacji murzyńskich, na takie ludowe pieśni afrykańskie, które według mnie niewiele mają wspólnego z pieśniami afrykańskimi, właściwie są tylko takimi pretekstowymi zaznaczeniami takich ostatecznych doświadczeń egzystencjalnych. Może taki króciutki przykład z tych stylizacji pod tytułem Czarne Słowa. Wieczorna pieśń żony rybaka. Mój mężczyzna wraca z połowu, jego łódź jest pełna ciężkiego mięsa, jego ciało jest spragnione kobiety. To jest takie proste oznajmienie czegoś niesłychanie w życiu ludzkim elementarnego potrzeby pokarmu i potrzeby miłości. To tak jak w jej późniejszych wierszach. Tak jak w jej późniejszych wierszach. Może to jest to między stylizacją a tymi nagimi doświadczeniami, które przyszły później. No, ale później przyszedł przede wszystkim ten rewolucyjny, jak na polskie przyzwyczajenia tematyczne w poezji, Tom Jestem Baba. Zachwycano się w tym tomie jej niezwykle, jak na tamte czasy, odważną erotyką. Ona pozostaje erotyką bardzo ciekawą i piękną, choć co do odwagi, została już oczywiście prześcigniona. Ale nie to jest ważne. Mnie bardziej w tamtym tomie przejmowały takie zapisy, Elementarnej, kobiecej krzywdy, i to zwykle krzywdy kobiet prostych. Jest taki wiersz nieprawdopodobny pod tytułem chłopka. I potem są te poruszające wiersze, które mają oddać to wszystko, co się działo z człowieczeństwem i z konkretnymi ludźmi podczas wojny. A tę wojnę, całą właściwie wojnę symbolizuje przeżycie Powstania Warszawskiego. To jest tam pod tytułem Budowałam barykady. To są wiersze, w których jej oszczędność wyrazu sięgnęła już pewnej granicy, strzelać w oczy człowieka, pamięci wieśka rosińskiego. Miał piętnaście lat. Był najlepszym uczniem z Polskiego. Biegł z pistoletem na wroga. Zobaczył oczy człowieka. Powinien był strzelić w te oczy. Zawahał się. Leży na bruku. Nie nauczyli go na lekcjach polskiego strzelać w oczy człowieka. To jest wiersz dedykowany pamięci konkretnego chłopca o którym prawdopodobnie nikt by nic nie wiedział, gdyby nie ta dedykacja, co jest bardzo w poezji istotną i ważną rzeczą, bo spełnia takie jej elementarne przesłanie upamiętniania. To jest wiersz przejmujący, z jakiego przede wszystkim względu? Bo z jednej strony jest niesłychanie brutalny i deziluzyjny. Pokazuje tą elementarną wojenną prawdę, że ten, kto się waha, ten, kto znajduje w sobie jakikolwiek odruch człowieczeństwa, ten najczęściej skazany jest na zagładę. Ten właśnie ginie. Stąd bierze się to, o czym mówiły pokolenia wojenne od zawsze, że na wojnie giną najlepsi. Ale są też w tym tomie wiersze jeszcze bardziej przecież brutalne, pokazujące. Koszmar wojny jako koszmar no, tego, o czym pisał Różewicz, rzezi. To zostaje zestawione niezwykle idealistycznym patrzeniem na to, co jest polskością. Lekcja polskiego to jest po prostu lekcja humanizmu. I w tym zderzeniu jest cała Świrszczyńska. W tej wierze w coś, co się dawno temu nazywało ideałami i jednocześnie z wiedzą o tym, że w warunkach wojny bywa tak, że te ideały nie są nic warte. Ale czy naprawdę nic? Przecież ten chłopiec został przez ten wiersz na zawsze upamiętniony dlatego właśnie, że się zawahał, a nie dlatego, że po prostu zginął, bo ginęło ich bardzo wielu. Być może wszyscy ginęli dlatego, że mieli w sobie to humanistyczne, szczęśliwe wahanie się, które ratowało ich człowieczeństwo. Budując barykadę. Baliśmy się, budując pod ostrzałem barykadę. Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer wszystko tchórze. Upadła na ziemię służąca, dźwigając kamień z bruku baliśmy się bardzo wszystko tchórze dozorca, straganiarka, emeryt. Upadł na ziemię aptekarz. Wlokąc drzwi od ubikacji Baliśmy się jeszcze bardziej Szmuglerka, krawcowa, tramwajarz Wszystko tchórze Upadł chłopak z poprawczaka Wlokąc worek z piaskiem Więc baliśmy się naprawdę Choć nikt nas nie zmuszał Zbudowaliśmy barykadę Pod ostrzałem Później w wierszach świrszczyńskiej dochodzi do głosu przeżycie starości. To jest przeżycie przez nią ukazywane przepięknie, dlatego że to jest starość kogoś, kto kocha i chce kochać. Największa miłość. Ma sześćdziesiąt lat. Przeżywa największą miłość swego życia. Chodzi z miłym pod rękę, wiatr rozwiewa ich siwe włosy. Jej miły mówi: Masz włosy jak perły. Jej dzieci mówią: Stara wariatka, stara kobieta. Jej uroda jest jak Atlantyda, zostanie dopiero odkryta. O jej miłosnych pragnieniach pisało tysiące humorystów. Najgenialniejsi z nich weszli do lektur szkolnych. Jedynie jej kochanie z diabłem miało powagę ognia stosu i mieściło się w człowieczej wyobraźni jak stos. Ludzkość stworzyła dla niej najbardziej obelżywe słowa świata. To może jest po prostu tak, że w ogóle nie ma oczywiście żadnej poezji, która zasługuje na miano poezji, która tak naprawdę nie byłaby portretem człowieczeństwa uniwersalnego i zarazem człowieczeństwa pojedynczego człowieka. W przypadku świrszczyńskiej chyba najistotniejsze jest to, że ona ciągle ma w sobie ideał świadectwa, świadczenia. Po prostu świadczenia, składanie świadectwa. Składaniem świadectwa jest zarówno ten biologiczny entuzjazm, który co moment w jej poezji wybucha, po prostu biologiczna radość życia, radość miłości, jak i wszystko to, co jest doświadczeniami najbardziej okrutnymi doświadczeniami cierpienia wojennego i doświadczeniami cierpienia w chorobie. Doświadczeniami rozstania z ludźmi. Ten element świadectwa jest niesłychanie mocny, i myślę, że to połączenie z jednej strony tej biologicznej ekstatyczności, którą we własnej poezji może Czesław Miłość nieco uskramniał, ale ona zawsze była. U niego dominująca, no bo znamy wszystkie jego tak pięknie zaświadczone obsesje erotyczne w jego wierszach. I z drugiej strony, no to, że on zawsze uważał, że nie ma poezji, jeśli to nie jest poezja, która o czymś zaświadcza. To może po prostu taka kompozycja cech tak bardzo go do Świrszczyńskiej zbliżyła. Sztuka. Przebywa we mnie nieprzeparta chęć mówienia żartem. Ba, nie byłoby w tym nic niebezpiecznego, gdyby równocześnie nie przebywała we mnie nieprzeparta chęć mówienia poważnie. Ze śmiertelną powagą człowieka jedzącego pieczeń, który na stołek mówi stołek, na kość kość. Ze śmiertelną powagą człowieka konającego, który na gromnicę mówi gromnica, a na żonę żona. Dwa duchy stają u mego ramienia. I gadają mi z zapleców jak dwie gęby Boszka Janusa. Jedna mówi, uśmiechając się, jak to ona, szelmeczka, zawsze się podśmiewa. Sztuka jest amoralna, a druga odpowiada, człowiek jest zwierzęciem moralnym. I jedna mówi, sztuka jest nieuleczalnie lekka, ma dziesięć twarzy, a druga rzeczy tego świata są nieuleczalnie ciężkie. Wszystkie mają jedną twarz śmierci. Nie wiem, czy sprawdzi się jej przepowiednia w hymnie do bogini matriarchatu, że ta zwycięży i otworzy usta zamurowane przez milion lat. Te usta ostatecznie przez milion lat zamurowane nie były. Istniały przecie społeczeństwa matriarchalne również z żeńską kastą kapłanek. A ruchy feministyczne końca stulecia musiałyby bardzo się zmienić, żeby przekonać nas, że bogini przyniesie światu kamienne tablice niesplamionego krwią dekalogu. Niemniej książki świrszczyńskiej są z nami, podczas gdy tłustawe samce PRL-u oddawały się swoim orgiom drętwej mowy, w szarzałym Krakowie mieszkała poetka, której pisanie, wymierzone w przyszłość matryarchatu, wcale się nie zestarzało. W cyklu Portrety słuchaliśmy audycji Janny Szwedowskiej poświęconej Annie Świszczyńskiej. O poety jej twórczości mówił Piotr Matywiecki. Fragmenty książki Czesława Miłosza, jakiego to gościa mieliśmy, czytał Łukasz Lewandowski, a wiersze Anny Świerczyńskiej czytała Elżbieta Kijowska.